partnerem Was powitać w takim miejscu, które się nazywa Galeria Sztuki. Dziewczyny i chłopaki, tu jestem. Ci płaci się za nią? Tam idziemy. Poczekaj. Ale ty już teraz milczysz. Dziewczyny i chłopaki, wszyscy patrzą na mnie. Tu jestem. Moje kochane dzieci, po co jest Galeria Sztuki? Jak myślicie? Po co w ogóle jest ta galeria? Żeby przychodzić już na dalej. Zgadza się. Po co jeszcze? Żeby kupować. Też czasem można kupować. Po co? Tak, żeby przychodzić na zajęcia. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Żeby na mnie. Niunia, chodź do mnie. Chodź. Chodź. Co to jest sztuka? Piękne malowanie. Co jeszcze? Zgadza się. Czy sztuka to tylko obrazy? Nie. Nie. Co jeszcze? Zabytki. Co jeszcze może być dziełem sztuki oprócz obrazu i jakiejś budowli? Rzeźba. Przepięknie. Co to jest rzeźba? Lęka. Co to jest rzeźba? Co to za dzieło sztuki, taka rzeźba? Jak ona wygląda? Tak to byśmy mogli być. Różne są rzeźby, tak? Czy rzeźba jest płaska? Jak kartka papieru? Nie. Jaka jest ta rzeźba? Ona jest większa od człowieka, ale wygląda... Może być całkiem mała. Wiecie, o co chodzi w rzeźbie? Kto kiedyś był na filmie w 3D, z okularkami? Łapka do góry. Wszyscy byli? Nie. Nie wszyscy? Poczekaj. Obraz na filmie w 3D, co wychodzi z ekranu, zgadza się? I mówi się, że jest trójwymiarowy, czyli nie jest płaski. Tak samo, poczekajcie, tak samo z rzeźbą. Rzeźba przede wszystkim jest trójwymiarowa, czyli możemy obejrzeć ją ze wszystkich stron, tak? Może być całkiem mała, a może być bardzo, bardzo duża, tak? Co jeszcze chciałeś się narysuje, ołówkiem rysujemy. Jak się coś ołówkiem narysuje, tym magicznym, tak? To jest to takie prawdziwe. Zgadza się? Dobrze. Popatrzcie. Chodźcie do mnie teraz. Te obrazki wypełniają różne postaci z bajki. Co? Brawo! Jest taka bajka od Trzecinka. Powiedzcie mi, co te świnki tam robiły w tej bajce, jak to pamięta? Uciekam. Poczekaj. Jak? Z czego był zbudowany pierwszy dom? Ze słomy. A drugi? Z patyczku. A trzeci? Z cegieł. Czy wilk zdrugnął ten domek z cegieł? Nie. No to czego nas uczyła bajka? Że trzeba budować tylko domy z cegieł. Domy z cegieł. Ja nie wiem, że trzeba poświęcić czas, żeby zbudować. Tak, nie trzeba poświęcić więcej czasu. No to by było też trzeba coś. I co bardzo ważne, poczekaj, to jest jeden jedyny obraz na wystawie, na której nie ma żadnej postaci z bajki. Zgadza się? Co on przedstawia? Las. Las. Czy wiecie, jak w sztuce nazywa się taki obraz, na którym jest przedstawiona tylko przyroda, żadnych ludzi, żadnych zwierząt? Ktoś wie? Brawo! Jak masz na imię? Iza. Izuja. Brawo na Izy. Iza zna trudne słowo. Pejzaż. Powtórzcie wszyscy raz. Pejzaż. Jeszcze raz. Pejzaż. Pejzaż. To przypomnij, co to jest pejzaż? Żebyście zapamiętali. Obraz z natury, gdzie przedstawiona jest przyroda. Las, drzewa, łąki, proszę. Jeszcze jest smok chiński. O, smok chiński, bardzo dobrze. Tak?
Opowieść nosi tytuł Turca. Posłuchajcie. Szklana góra. Kto tam nie gada jeszcze? Na wysokiej szklanej górze stał zamek cały złoty, a przed zamkiem była jabłoń, a na jabłoni złote jabłka. Kto by złote jabłko porywał, wszedłby do złotego zamku, a w srebrnej jednej komnacie ukryta była królewna zaklęta, dziwnej urody, a miała skarby niezrachowane, piwnice pełne drogich kamieni i w izbach zamku skrzynie ze złotem. Wielu się zbiegało rycerzy od dawna, lecz na próżno siłowaliby się wedrzeć na tę górę. Na koniu ostro podkutym niejeden darł się daremnie i z połowy góry z ciężkim szwankiem spadał. Więc teraz każdy z was dostanie taką karteczkę. Każdy ma mieć swój plan.